Dzień dobry Państwu, 20 stycznia 2024. Cały czas nie mogę się przestawić. Muszę się pilnować bardzo, żeby powiedzieć 4 na końcu. Słuchajcie, jest sobota i widzicie, że pada śnieg, jest nawet fajnie. I godzinę mamy prawie 6. Żeby się tak utrzymało, ale raczej się... 30. Nie, to żebym wolała, nie się nie utrzyma. Nie utrzymuję, bo w końcu nie brałam tych spodni, które miałam brać dla dzieci. Startujemy. Słuchajcie, startujemy tak wcześnie, dlatego że chcemy w miarę sprawniej, szybko dojechać, bez większych utrudnień na trasie. Chcemy dojechać do Jastrzębiej, o czym pewnie stali widzowie wiedzą, że tam się wybieramy, prawda? Tak jest, szczególnie Karola. Karole, szczególnie ciepło pozdrawiam. Wiem, jak to może wkurzać. Ty mówiłaś, że ich powoli dogonimy, to może być bardzo powoli. No jak oni tam pewnie powoli będą jechać, to nie ten... pójdzie szybko, widzę. Towarzystwo jest niewyobudzone, ale podejrzewam, że szybko pójdzie spać. Nie, to już ktoś skończył, to może nie będzie tak źle, nie? No to, to co? Na razie bez większych wstępów. Dajcie nam chwilunię. Ile mamy stopni aktualnie? Minus 3, widzę. Minus 3, ale jest więcej, bo on pewnie się od silnika trochę ogrzał. No to, to dobra, no tam na miejscu ma być na plusie temperatura i tak raczej na taką temperaturę jestem przygotowana. I oby tak się ziściły te plany i prognozy. No. Cyk, to wam nie... A, no tak, to musisz skończyć nagrywanie. Jeszcze złotówa. Takie drobne złotówa są nam potrzebne. No tak, to będę miał mniej tego. Dobra. Dobrze, nawet telefon Władkowy wyjąłam, bo się zgapił chłopina. Do plecaka władował, a to przecież w trasie wyjątkowo dzisiaj wszyscy mają sprzęty. Zazwyczaj ostatnio się nam nie udawało w ten sposób. Kawka tutaj też zrobiona jedna, bo ja już wszystkie kubki potraciłam. Generalnie wszystkie są krótki żywot mają, muszę wam powiedzieć. No i zaraz, słuchajcie, lecimy dalej. Miało być długo, jest nawet całkiem chyba sprawnie nam to poszło, także może dogonimy tych naszych współtowarzyszy podróży. Zimno jest. Zimno, ale to taka pora. Jak się jest takim świeżo obudzonym, no to zawsze jest zimno chyba, nie? Jak się tak nie dośpi dobrze. Dobrze, słuchajcie, jeszcze damy za chwilę i zaraz jeszcze sobie kawałek może nagramy. I generalnie będziemy starać się no, jak najsprawniej dojechać na miejsce. Czas mamy niezły, także jest szansa, że jeszcze w sumie cały dzień spędzimy na miejscu. My do Szafira to tak naprawdę trafiamy dopiero jutro. Od jutra mamy rezerwację, dzisiaj spróbujemy się przespać u siebie, zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No ale myślę, że damy sobie radę, w końcu nie takie rzeczy już robiliśmy. No, ale jutro od, myślę, południa już będziemy nadawali z Szafira. No, to na razie tyle. 22 zostawiam tobie grzanie tu, te fotela. Fotela. Zostawiaj na razie. Dobrze mi tak? Jest takie bardzo fajne to grzanie, bo jest dość delikatne, nie takie... No dość takie. Ordynarne. No dobrze. No to teraz już naprawdę startujemy. Trochę się uspokoiło z tym śniegiem. Chociaż biało wszędzie. I podejrzewam, że tu jest większa zima, taka bardziej zimowa niż nad morzem. Nawet nie wiem czy... No nie, no w Zakopcu było podobnie, nie? Ale jak przyjechaliśmy tutaj, to się wydawało, że jest więcej. Jak wróciliśmy z Zakopanego, to wydawało się, że jest bardziej biało, tak śniegowo. Biedrona, tak. No, Biedrona to oczywiście już czynna, w końcu po 6, no to już najwyższa pora. Kurde, dobrze, że jedziemy tym samochodem. Wczoraj się przejechałem do Skrzynna, żeby te piloty oddać. No to jest inna jazda. Trochę inna w tym sensie, że głośniej na pewno w miniaku. Ale samochód bije, BMW na łeb. Wprowadzenie, nie? To jest w ogóle... No jak widzicie, coś świat za coś. Nie jest tak, żeby wszystko można było w jednym zawrzeć. Właśnie to jest tak, już to mówiłem kilka razy, że jak się człowiek raz jakoś wgryzie w mini, to później... Ciężko, nie? Samochody się wydają popsute wszystkie i źle jadą. No, to fakt. I są może tak męczące, być wymagające i tak dalej. A tamten no jest tak twardy, przyklejony, przewidywalny w ogóle. Pewniak taki, no. Taki pewniak, nawet przy dużych prędkościach. Tylko tyle, że jest trochę głośniej niż tutaj, no wiadomo, nie? No jest głośniej, no i jednak bardziej komfortowo jest, no jeżeli się nie wiezie tyle tych maneli, nie? Tak. Ale dobra, słuchajcie, też byśmy sobie dali radę i też byłoby całkiem fajnie i przyjemnie, ale tutaj no jest nam... No trochę inny komfort mamy po prostu. Czekaj, te klucze to ja wziąłem? Nie wiem. W końcu? Gdzie ja je mogłem rzucić? Szukałeś, to raczej wziąłeś. Tak, tylko gdzie bym je wrzucił? No
to nie jest pilna sprawa chyba ostatecznie. Klucze? No. Czy ja wiem, czy nie pilna? A, są, dobra. Czekaj, są. To są te klucze. Tylko tak, dobra. No to... No to co? Teraz to już naprawdę jedziemy. Można powiedzieć, że już wyruszyliśmy. Więc... Teraz to już Dariusz. Pozostańcie z nami. I co? Będziemy nadawać z trasy. Zobaczymy, jaka tam sytuacja. Mam nadzieję, że do autostrady uda nam się gładko przebić bez utrudnień, nie? Tak. Dobrze. No to miłego dnia życzymy, bo to w końcu, jak ktoś to zacznie oglądać, to raczej będzie... To raczej dzień dobry będzie. Dzień dobry. No to dzień dobry. Dla nas na pewno.